Wojtek, jeszcze raz jeszcze jedno pytanie przysłał. Yy, cześć, pytanie na dzisiaj. Chodzi mi od pewnego czasu po głowie pewna koncepcja, ale zupełnie nie wiem, jak to przełożyć na językami brokera. Przy testowaniu na krzywą kapitału mają wpływ otwierane i zamykane pozycje. Natomiast ja chciałbym także, aby kapitał pracował między okresami, kiedy mam otwarte pozycje, albo pracował kapitał niewykorzystany w transakcji, a który z uwagi na zarządzanie kapitałem musi pozostać nietknięty. Czyli chciałbym, aby środki, które aktualnie nie są wykorzystane do otwarcia pozycji, były oprocentowane. Widziałem gdzieś takiego brokera, który oferował oprocentowanie depozytu lub były wykorzystane na zakup aktywa bezpiecznego, np. bonów skarbowych, obligacji skarbowych itd. Jak to można zakodować w AFL tak, aby było widoczne w krzywej kapitału i automatycznie sprzedaż aktywa zarabiającego powodował zakup aktywa bezpiecznego. Nie podam Ci prostego rozwiązania na zakup i sprzedaż aktywów, natomiast na oprocentowanie rachunku jest jak najbardziej i yy, pokażę to w momencie, kiedy przejdziemy już do mnie na ekran, dokończę odpowiedź na Twoje pytanie, to pokażę po prostu, jak przejść przez okienka konfiguracyjne, gdzie się ustawia oprocentowanie rachunku do testów. Mianowicie, jeżeli chcesz mieć oprocentowanie rachunku uwzględnione, w momencie, kiedy jesteś w analizerze. Masz taki przycisk SETTINGS I w tych settingsach W tych settingsach w zakładce general General, pierwszej w ogóle zakładce Jest coś takiego jak Annual Interest Rate Gdzie domyślnie jest wpisane 0 To jest właśnie oprocentowanie środków Na rachunku Tutaj niestety nie zrobisz W prosty sposób Kupowania obligacji ale jak najbardziej jesteś w stanie jakąś, jakieś średnie oprocentowanie, które możesz uzyskiwać z posiadanych środków, wpisać. I to w zasadzie wszystko. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, klikasz potem OK i już Amir broker to zapamiętuje.